Ale że co, że pan host obligacje ogarnął? To prawda na poziomie normalnym, ale zawsze coś. Zawsze coś to jest. W ogóle tutaj jak? O, nie zobaczyłem. Więc nie wiem ile ma złotka. Host chyba ma 86 level z tego co tam pamiętam sobie. Chyba 86 mam. I co ciekawe było 4 osoby akurat. Ja miałem najwyższy level i pozostałych pykik powyrzucał. I we dwóch lecimy. I oczywiście dobrze zrobił, pod tym względem, że Kayo Perico gra się we dwóch. O, jeszcze z Polski. Chociaż w samym poniku już można było się domyśleć, ale dobrze tutaj ogólnie ma, bo Kayo Perico generalnie najlepiej opłaca się grać we dwóch. Więc, no, dobrze tu ogarnął temat. Chociaż chyba do drugiego łupu, w sensie poza dokumentami, chyba do drugiego łupu chyba najbardziej opłacał się chyba grać w trzech. To między różnica między dwoma a trzema to było jakieś 60 tysięcy. Ale kto by tam to aż tak dokładnie na to patrzał, dobrze to zapamiętał sobie, czy tym łupem akurat we dwóch lepiej, czy w trzech. Łatwiej jest ogarnąć jedną osobę niż dwie osoby, tak naprawdę, więc jak się powie, że we dwóch jest lepiej niż co, no to już wystarczy. Także wlatujemy sobie. Zobaczymy, co tutaj pan host ogarnie. Czy w ogóle ogarnie temat, bo to jest test. Nie jest pewne właśnie. Może ogarnie, może nie ogarnie. Bo generalnie najlepsza droga ucieczki w tym miejscu. Znaczy pójście od razu do rezydencji, no, w sumie nieraz ją pokazywałem, więc można ją zawsze tu wykorzystać. Wiecie, generalnie to wygląda tak, on to będzie pobił ich. No to zdobędzie przepustkę, no bo patrzcie, dosłownie przebiegam i tyle. O, już zdobył kartę. Kurde, speedrun Kayo Perico z randomem się zapowiada. I o, i proszę, koleś praktycznie zawsze się obraca. Zawsze. O kurde. Powiem tak, tutaj bardzo to zepsułem, bo go przez przypadek z bara walnąłem. To oczywiście nie było zamierzone, ale od razu wydropił też klucze do bramy. Na kasynie dawno byłby alarm, ale że to jest Kayo Perico, to oni trochę tutaj inaczej sobie działają. Ja tutaj zdobywam przepustkę. Niestety sobie sam nie otworzy już drzwi, tak jak było w tunelsach, chociaż to dało się łatwo wykorzystać, ale mimo wszystko. Dobra, zabieramy to. Odkrył sobie całą rezydencję, to też dobrze. Okej, to niedobrze. Nie. Znaczy, ma tak, żeby zrobić elitę, ale nic poza tym. Jak na to wygląda? Otworzyło? Nie otworzyło się to. To jest obrazek tylko. Elitę zrobimy, no nie tak, że nie zrobimy, ale no nie zapowiada się to na jakieś mega wow. No powiem szczerze, na taki napad to nawet wątpię, żeby się to opłacało. W sensie, żeby brać w ogóle kogokolwiek, bo tu nic nie ma. Tak, absolutnie. No może po wyspie coś by było. To jeszcze jako tako. Ale no, że wybrał podejście na kosatkę, czyli tylko do rezydencji. Tylko i wyłącznie. Wiadomo, jak to już wygląda. Nie mamy innej go możliwości. Bez sensu chodzić po wyspie, jak już jesteśmy. Jakby już uciekamy od Rubia, to jest całkowicie bez sensu. W drugą stronę to jeszcze. Dobrze, więc sobie zaczekamy teraz, aż pan host tutaj weźmie i. No. Zwyczajnie sobie otworzy sejfik, że mu napiszę ten kod, bo widzę, że źle zrobił. To jest dobre, że w ogóle to ja widzę, co on szczerze kręci. To trochę z lekkim opóźnieniem, ale jest. Czekaj, gdzie teraz ty masz? Tam masz. Czemu on tam to robi? Ty, co ten pan host robi? Po co on te windy otwiera w ogóle? Znaczy chyba, że tam obraz jest, ale tam przebiegniemy zwyczajnie. Dobra, wchodzimy. No, zapraszamy, panie randomie. Idziemy do góry. A, w sumie tutaj każdy może sam się przeteleportować. Ja sobie mogę wziąć ten obrazek. Nie wiem w sumie po co ty żeśmy poszli, no mówię, no chyba po ten obrazek. No i teraz trzeba go jeszcze zapełnić, więc on już sam będzie musiał powiedzieć, gdzie oczywiście idziemy, no bo szczerze nie wiem. Obrazy i tak mogą zrespić się maksymalnie dwa, więc ja jakby swoją torbę napełniłem. Co, że pistolet sobie wziąłeś? No można wziąć w sumie broni. Ja akurat już nie widzę gdzie co mam. Za tym idzie, on już musi prowadzić, bo naprawdę szczerze nie wiem gdzie będziemy teraz iść. Możemy iść tu, że zdążymy. Dobra, tutaj pan host sobie wszystko ładuje. Też, pakuj, pakuj. Im więcej tym lepiej. Mamy prawie 2 miliony, no teraz musimy stąd wyjść. Tutaj nas już sobie poszli, także gdzie teraz? A, w sumie ja nie widzę. Musi on mnie kierować, bo szczerze nie wiem. Nie wiem, gdzie idziemy. Tam idziemy, na tamtą skrytkę. Dobrze, to idziemy na tamtą skrytkę. Ta skrytka też może być. Tutaj tylko ja podchodzę. Chyba już będzie miał fulla. Dobra, zapraszamy. A, tu jest też jedna gotówka zrespiona. Gdzie tylko po jednej gotówce się respi, to jest dopiero coś. O, napełnia torbę. Poważnie, zabrakło nam 4000 do miliona. Znaczy do dwójki. No szkoda, tak powiem. Dobra, no zaczekamy, aż teraz ten bot się poobraca i możemy biec. No i dobra, możemy wybiec już teraz do tam wyjścia praktycznie. Dobra, tego też sobie możemy w sumie ściągnąć. Dobrze, że tam kamerę akurat walnął. Nie będę mówił, że nie. Kamera tutaj bardzo szybko wykrywa.
co w ogóle tam idzie do góry. Dla expa idziesz, czy szukasz tego? Shotguna, bo też możesz sobie go szukać. Stelecik sobie wziął, więc może shotguna też szuka. To shotguna, z tego co wiem, no to on się respi po tych różnych właśnie spotach, a jak go tam nie będzie, to się nie ma na żadnych z tych spot, to wtedy trzeba jakby odpalić nowy napad na Kaio Pelico i liczyć, że może tam się pojawi. Tak więc, no. Różnie to z tym bywa. Nie wiem właśnie, czy on tu szukał, czy nie szukał. Tu już mu ściągnę gościa, żeby sobie wziął motorek. No, jakie no? Motor jest jednoosobowy. Ty mi przecież nie dasz motoru. I co? Po co on tam w ogóle poszedł teraz? Dostał motor swój? No dostał. Ogarnął chyba po co tam idę. Kurde, co, z buta zasuwać? No nie no, gdzie no? No to sobie płyniemy oczywiście do tej tutaj. To była, no to była tam. No. Do tej tutaj sobie płyniemy i tyle. No i dobra, ja już czekam w takim razie, aż się skończy już. Jakby już uciekniemy z tej wyspy. Czemu łup się zmniejszył? Patrzcie, łup mamy 790 tysięcy. Było 2 miliony i nagle łup nam zabrało. Ty, co tu się stało? No bo trochę straciliśmy, to tam widziałem, ale teraz coś się stało i nam zabrało. Zobaczmy, jak będzie podsumowanie, bo jak będzie do podsumowania, że za napad nic nie było, to będzie śmiesznie. On sobie zrobił platynę, no tak, to. A zobaczmy dalej. Nie, normalnie wzięło, zaliczyło. Okej, okay, no to coś się zgliczowało tylko tam przez chwilę. 12 minut, dobry czas, nawet elita wpadła. Co prawda na normalu ta elita jest, ale zawsze coś. Zawsze dodatkowy hajs z tego jest, więc może być. Może być. Jak coś elita zawsze trafia bezpośrednio na konto, co za tym idzie, no... No nie zobaczy się jej, że ma się jakby przy sobie, więc ona leci bezpośrednio na konto. No i dobra, tutaj popijamy z panem hostem i oczywiście tabela się nie zrespiła, bo po co, żeby wszystko ładnie pokazać. Ale hajs, oczywiście za Kaio Pelico to jest dobre te 300 tysięcy, bo na Kaio Pelico troszeczkę mniej się dostaje. Zazwyczaj od kasy. Na kasy nie zarabia się więcej. Ja mówię, Kaio Pelico jest lepsze tym, że możesz się zawsze rozegrać solo. Nie potrzebujesz tutaj nie, czy właśnie tutaj pana hosta do pomocy w tym wszystkim. W zasadzie to tyle więc. Panie hoście, dziękuję za padzik. Więc do następnego, cześć.